Witam. Dzisiaj posiejemy sobie ogórka. Mam tutaj nasiona ogórków gruntowych. To jest odmiana śremski. Chyba najpopularniejsza obecnie odmiana, szczególnie w uprawach amatorskich. Będę wysiewać do takich doniczek 7x7x7 cm. I taka rzecz przy rozsadzie zarówno ogórków, jak też można zastosować przy innych dyniowatych, że doniczki nie są do końca wypełnione ziemią, tylko do połowy. Robimy tak dlatego, ponieważ te siewki ogórków na początku po prostu, jeśli uprawiamy je na początku w pomieszczeniu ogrzewanym w domu, gdzie jest zwykle, no, nie są najlepsze warunki świetlne, te siewki często się wyciągają i później, kiedy już będzie po wschodach, będą liścienia i się tworzyć pierwsze liście, dosypiemy ziemi do pełna i na tej przysypanej części łodyżki wytworzą się korzenie. Dlatego tak robimy, ponieważ chcemy, aby rozsada była możliwie niska, a gęsta. Nie chcemy takich bardzo wyciągniętych. Mam tutaj już nasypaną ziemię uniwersalną i robimy otwory. Robię po 3 otwory pikownikiem, 3 otwory na 3 nasionka. Dlatego robimy 3, a nie jedno, nie jeden otwór, ponieważ będę chciał później wybrać najlepszą siewkę, a pozostałe dwie usunąć. Jeśli chcecie, można też zostawić więcej niż jedną i wsadzić tak do gruntu, ale wtedy będą one ze sobą konkurowały. Siejemy na głębokość tak około 1 cm. I jedno nasionko do jednego otworu. Jeszcze tak powiem a propos terminu, odnośnie terminu siewu. Ogórki możemy siać w zasadzie od połowy kwietnia. Wcześniej nie za bardzo jest to sens, chyba że macie ogrzewaną szklarnię. Od połowy kwietnia do początku maja. W zasadzie można do połowy maja siać, bo do gruntu taka rozsada będzie sadzona po 15 maja, kiedy nie będzie już ryzyka wystąpienia przymrozków. Bo przymrozek uszkodziłby nam rośliny. Zniszczyłby je i nic by się nie było. No i po wysiewie zasypujemy otwory. Dociskamy. Jeśli macie więcej odmian, to warto sobie oznaczyć, co gdzie jest posiane. I po takim wysiewie zraszamy wodą. Jeśli podłoże jest wilgotne, wcześniej je podlewaliście, to nie ma takiej potrzeby, ale u mnie to podłoże nie było wcześniej nawadniane. Dlatego należy zrobić to w tym przypadku po wysiewie. Na tym etapie warto by było przykryć to folią, tak żeby utrzymać wilgoć, ale nie jest to konieczne. Wystarczy, że będziemy dbać o to, żeby ziemia nie przesychała, żeby cały czas była wilgotna. Wtedy nasiona bez problemu nam wykiełkują. I temperatura, jaka powinna panować w pomieszczeniu, to 20-23 stopnie wystarczy. Nie musi być za ciepło, nawet za ciepło
nie jest za dobrze, ponieważ wtedy rośliny stają się bardziej wiotkie, są słabsze i wybiegają. Później takie rośliny wymagają dłuższego hartowania. No i to by było tyle w tym filmie. Do zobaczenia w następnym odcinku.